Elo, ty widzisz, jak ja jestem dzisiaj gruby, obrzydliwy, paskudny i obleśny? No widzisz, widzisz. A to nie bez powodu. Britney Spears kiedyś zaśpiewała tak. Oof, I've made it again. Reluva as fuck. I've made it again. Po raz kolejny dopadł mnie mój ukochany binge eating. Jej. Jakż człowiek był w wyżynach swojego zdrowia psychicznego. Byłem na tym dopaminowym detoksie od 2 tygodni i czułem się supermanem. Naprawdę mogłem robić wszystko, co chciałem na zwiększonych obrotach zdecydowanie. To jak zwykle musi mi się trafić jakiś dzień, w którym zepsuję sobie wszystko. Sylwetkę, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, produktywność całkowicie. I jakby stanę w miejscu na jakiś czas, bądź nawet będę się cofał do tyłu. Bo miałem taki jeden dzień, w którym rzeczywiście miałem troszeczkę gorszy humor. W chwilach, gdy mam gorszy humor, zawsze jestem bardzo podatny na manipulacje. Zawsze, jeżeli ktoś zaprosi mnie na jakieś wyjście, na jakąś imprezę, czy na cokolwiek, co nie jest zbytnio produktywnym działaniem, a jest pewną formą zabicia czasu, jakimś sztucznym umileniem czasu, to zawsze wtedy jestem za, jak najbardziej. Jestem właśnie chętny, żeby wyjść. Bo wiem dobrze, że czuję się okropnie, jeżeli właśnie w domu mam zły humor, jestem mniej produktywny i rzeczy, które normalnie mnie cieszą, tym razem mnie nie cieszą, więc wtedy chcę od tego uciec i się zresetować. Mimo że z tyłu głowy wiem dobrze, że nie powinienem robić rzeczy, które wiem, że są złe, a jednak czasem jest to ciężkie w takich dniach. No więc wyszedłem z kolegami na dwa piwa, jak to zawsze się zaczyna, dwa piwa, hehe. No i dwa piwa były wypite. Skończyło się na jeszcze podróżą do miasta obok, do monopolowego, kupienie jeszcze pół litra, sześciu piw, wypicie tego wszystkiego, czucie się jak gówno, przekroczenie swoich kalorii, odpowiedzenie na pytanie od koleżanki o treści jedziemy do Maka. Instynktownie, jeżeli jestem pod wpływem alkoholu, odpowiadam tak, bo jestem findem, jestem grubasem i zawsze jak jestem pod wpływem czegoś, co mi apetyt zwiększa, to dla mnie już jakby moja sylwetka nie istnieje, bo przecież jakby sylwetka się zmienia tylko i wyłącznie podczas snu, to dopiero na drugi dzień będę miał problem. Teraz, jeżeli jestem pod wpływem procentu, no to przecież nie obchodzi mnie to, bo wiesz, żyję tylko chwilą, jest super i przecież mogę się nażyć. Skoro już wybrałem, skoro już jak wiesz, przerwałem swoje postanowienie, skoro stopka poszła w pizdziec, skoro i tak zgrubnę, no to czemu by nie wykorzystać jeszcze więcej tych kalorii w ten cały dzień, żeby było mi przyjemnie do ostatecznego poziomu, bo przecież jeżeli robisz jakiś binge eating, gdzie zjem czterokrotnie moje zapotrzebowanie kaloryczne, to przecież 30% z tych kalorii mi się nie wchłonie i wyjdzie razem z gównem i nie przytyję aż o te 30%, tylko o 70% tego, co zjadłem, a zjadłem, nie wiem, 6-7 tysięcy więcej ponad swoją normę i będę to zbijał przez 2-3 tygodnie, żeby wrócić do normy, albo nawet więcej, ale przecież bawmy się dzisiaj. Super jest. No i zawsze mój głupi łeb tak działa w ten sposób i nienawidzę tego w sobie. Pojechałem do Maka, wydałem 7 dych, no i zjadłem to wszystko. 4 burgery, 2 paczki frytek, coś tam jeszcze chyba zamówiłem. No i jeszcze wracając, w monopolowym kupiłem sobie dużą paczkę chipsów i jakby w międzyczasie miałem jeszcze piwa, których nie mogłem już dopić, bo miałem tak pełny żołądek, że to jest, nienawidzę tego uczucia. Zawsze, gdy właśnie mam ten binge eating zasrany, to zawsze doprowadzam się do momentu, gdzie jem takie ilości jedzenia, gdzie tracę całkowicie smak, tracę całkowicie apetyt. Nie daje mi to w ogóle przyjemności jedzenie tego, bo mam, zamiast cieszyć się tym smakiem pysznym, mam z tyłu głowy, że będę się jutro czuł jak ścierwo, będę się nienawidził, mam ochotę się zabić. I nawet mi to dobrze nie smakuje, a wiem, że to jeszcze zniszczy mi produktywność, zniszczy mi jakby dążenie do celu, umiejętności skupiania się, będę miał brain foga, ale i tak to robię. I nie miałem celu nawet na alkohola, a i tak go wypiłem. Nie miałem, później jak wróciłem do domu, nie miałem miejsca na te chipsy. Była już godzina 23 coś, gdzie ja o 22 idę spać zawsze i trzymam się mojego rytmu okołodobowego, czyli zawsze o tych samych godzinach staram się wstawać, iść spać, jeść, ćwiczyć i tego typu rzeczy, a gdy wracam pod wpływem procentów, no to mnie to przecież nie obchodzi i jem gdzie normalnie jem do 18 godziny, a teraz po 23 ja jem i patrzę się w ekran, co jeszcze mnie rozbudza i jakby psuje mój zegar okołodobowy. No i
Finalnie zjadłem nie wiem ile tysięcy kalorii, ale bardzo dużo. Budzę się na następny dzień 4 kilo grubszy. 4 kilo po jednym dniu. Ktoś mi zaraz powie, to przecież tylko woda po takim jedzeniu, za dużo soli, to wie, że retencja wody się robi w twoim ciele. A, przecież to ci zejdzie w ciągu następnych dni, co ty gadasz, nie da się tak szybko schudnąć. A gówno prawda. No, wiem, że większość z tego to woda, ale wiem też, jak dużo zgrubłem, bo jestem nienormalny, moja sylwetka jest dziwna. Jestem w stanie przytyć dużo szybciej niż inni, tłuszcz mi się w niekorzystnych miejscach odkłada i z jakiegoś powodu mniej kalorii u mnie działa, jakby było ich więcej, bo mam strasznie wolny metabolizm apparently. I te 4 kilo, które przytyłem, były 4 dni temu i do tej pory sobie z tym nie poradziłem. W sensie dalej jestem tłusty i mimo, że robię redukcję codziennie, to waga w niektóre dni mi spada, w niektóre rośnie, a dzisiaj nawet wróciła do tego poziomu, co była po tym obżarstwie. A ty myślisz, że ja na tych chipsach skończyłem? No nie, ja w domu jak wróciłem, to ja jeszcze brałem sobie płatki śniadaniowe, całą paczkę zjadłem, wymieszałem do mleka jeszcze, oprócz zwykłego mleka dałem miód i jeszcze saszetki Inki karmelowej, które miałem od babci i nawet to dobrze nie smakowało, ale miałem więcej kalorii, które wiedziałem, że mi szkodzą, ja i tak to zrobiłem. I ogólnie ta historia jest poniekąd kontynuacją takiej historii, o której powiem za kilka odcinków zapewne. Jest to związane poniekąd z tym, dlaczego mój humor był właśnie gorszy w ten dzień, to możesz wyczekiwać. I właśnie tutaj, żeby cię wprowadzić, czym jest właśnie binge eating. Kompulsywne podjadanie jest związane właśnie z ubogim zdrowiem psychicznym. I właśnie mówię to dlatego, bo w sytuacji, gdy właśnie jestem na dobrym poziomie właśnie na mojej psychiki, gdzie moja dopamina jest właśnie na dobrym poziomie, to wtedy rzeczywiście z łatwością przychodzi mi nie jedzenie takich rzeczy, na które mam ochotę. Jakby z łatwością przychodzi mi taka asertywność względem jedzenia. Co innego jest właśnie w przypadku, gdy moje zdrowie psychiczne jest złe na dany moment. Bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie zajaram sobie jakiegoś kalafiora, no to oczywiście kto jarał, ten wie, że wchodzi wtedy gastro. Gastro polega na tym, że podbijają się w twoim organizmie po pierwsze receptory endokannabinoidowe, które jakby dają ci taki bodziec do tego, aby jeść coś słodkiego. A druga rzecz, że właśnie wtedy insulina mocno idzie w dół, czy glukoza idzie w dół, no ale w każdym razie masz większe zapotrzebowanie na cukier i twoje ciało będzie ci dawało sygnały, żebyś żarł, szczególnie to słodkie, takie soczyste rzeczy, do momentu, aż nie wybuchniesz. W sensie, no nie da się na gastro jakby zaspokoić swojego apetytu. No i o dziwo, mimo że to był zawsze u mnie największy problem związany z tym podjadaniem, że właśnie byłem pod wpływem albo 420, albo alkoholu, to zauważyłem, że właśnie gdy jestem w takim monk mode, gdzie jestem na dopaminowym detoksie, wracam nawet jakbym był ukopcony jak ci, to wtedy w pewien sposób mogę się powstrzymać, w sensie przekładam wtedy bardziej dobro mojej przyszłości na rzecz tego, co jest teraz. A gdy jestem w takim złym miejscu mentalnie, to jem i nie obchodzi mnie to, co będzie w inny dzień, tylko żeby się cieszyć teraz i że tylko teraz muszę wykorzystać tę okazję, bo przecież nigdy indziej mi nie będzie tak dobrze smakować jak teraz pod wpływem gastro, bo wtedy zawsze wszystko lepiej smakuje. I to jest takie głupie myślenie, które zawsze mi niszczy sylwetkę. Binge eating jest takim schorzeniem umysłowym, można powiedzieć, że nawet jest taka choroba psychiczna. Dużo osób twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od jedzenia, gdzie jak najbardziej jest. I ja się z tym zmagam od jakichś, czy ja wiem, wieku 14 lat chyba, czy 15, coś takiego. Nigdy wcześniej nie miałem problemu z tym jedzeniem właśnie, tylko jadłem sobie zdrowo, ale przez to, że poznałem tę zastraną dietę IFIM kiedyś, If It Fit Your Macros, która pozwala jeść wszystko, co bym chciał, jedynie jeżeli to będzie wpisane w kalorie, w które miałem dostęp na dzień, co jest największą głupotą, jaką ktoś wymyślił. I odsyłam cię do mojego filmiku o tym, że nienawidzę IFA, na pewno znajdziesz na kanale. No ale właśnie uzależnienie od jedzenia polega na tym, bo jak każde inne uzależnienie, jest ono oparte na dopaminie. Dopamina, jak już nieraz wspominałem, jest neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za motywację w celu zdobywania czegoś i satysfakcję z osiągnięcia tego celu. Dodaje nam ona energii i motywacji, aby właśnie wstać i zrobić to coś, co nam tej dopaminy jeszcze więcej da. I odnosząc to do jedzenia, tak samo jak do innych używek, właśnie każda używka ci na nienormalny poziom podbija tę dopaminę i to właśnie cię uzależnia
uzależnia, bo dopamina zawsze chce więcej, domaga się więcej z twojego organizmu, żeś to co robił, co cię aktualnie cieszy, żeś jeszcze więcej tego robił. I tak jest z każdą jedną czynnością. Zawsze, mimo że już masz czegoś dość, to dopamina w twoim mózgu nie bierze tego pod uwagę, bo ona jest zero-jedynkowa. Ona nie patrzy na to, czy coś dla ciebie dobre, czy złe. Ona tylko patrzy na to, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz. Jeżeli nie robisz, no to ona cię zmusza do tego, żebyś to robił. I dlatego kolejną dawkę używki bierzesz, dlatego grasz kolejną grę w gierki, dlatego jak wchodzisz na social media, już cię to nie obchodzi, ale cały czas scrollujesz i może raz na 15 postów wypchniesz powietrze nosem i zrobisz. I dalej niszczysz sobie życie. I to samo jest z jedzeniem. I myślisz sobie, gościu, co ty pierdolisz, przecież jedzenie to jest potrzebne do życia, bez jedzenia nie przeżyjesz, tak wyewoluowaliśmy, dlaczego miałoby to być złe? Dlatego jest złe, bo wiesz, jeżeli jesz sobie cały czas zdrowe pokarmy, które rzeczywiście są w pewien sposób takim produktywnym działaniem dla twojego ciała, które przyspieszają twój progres na siłowni, które zwiększają twój clarity of mind, twoją taką przejrzystość umysłu, nie masz brain foga przy nich, wykorzystujesz je tak, aby mieć więcej energii, a nie mniej, tak jak robi to większość ludzi w tych czasach, jeż o odpowiednich godzinach, które jakby odpowiadają twojemu rytmowi okołodobowemu, o którym następny odcinek będę nagrywał. Więc to jest rzeczywiście produktywne jedzenie i jeżeli właśnie nie doprowadzasz się tym jedzeniem do nadwagi, która jest utożsamiana z wielką ilością chorób, czy to serca, czy jakieś taki, czy zwiększenie wagi, które może ci wprowadzić do poziomu cukrzycy, do jakiejś insulinooporności, no jest bardzo wiele właśnie takich uszczerbków na zdrowie spowodowane właśnie tym wzrostem wagi. No i to jest, wiadomo, są takie dwie strony, jasna strona i ciemna strona jedzenia, ale ja też jestem gdzieś pomiędzy, bo jakby kocham jedzenie i zdrowe i niezdrowe, ale jedząc tylko zdrowo, jedząc właśnie w określonych ramach czasowych, zazwyczaj nie będziemy tyć nawet bez wysiłku, nawet bez liczenia tych kalorii, dlatego, bo dużo błonnika z warzyw i z białka, które ma największy indeks sytości i też największy efekt termiczny, przez co sprawi, że więcej będziesz mógł jeść i jakby bardziej się nasycisz, to takie zdrowe nawyki żywieniowe sprawią, że rzeczywiście nie przytyjesz. A w przeciwieństwie do chorób, raczej do jedzenia przetworzonego, wysoko przetworzonego, jak fast foody czy słodycze, to takie jedzenie nie dość, że sprawia twój organizm w takie poczucie głodu za każdym razem, gdy to zjesz. Jakby poprzez to, że jest ono tak wzmocnione różnymi smakami za pomocą jakichś glutaminu sodu, dużej ilości soli czy innych takich przypraw też niezdrowych, takich bardziej hemolów, no to ci daje bardzo dużo tej dopaminy. Jeżeli to daje ci tej dopaminy zdecydowanie powyżej normy, tak jak to robią używki poniekąd, to dopamina zawsze będzie chciała więcej i będzie chciała kolejnych fast foodów zamiast powrotu do właśnie takiego zdrowego jedzenia, które tej dopaminy daje zdecydowanie mniej. Możesz wykorzystać, jeżeli chcesz zrobić właśnie dopaminowy detoks, no to jedzenie jest dobrą też metodą, która pomaga, aby właśnie ograniczyć wszystkie takie pokarmy, które wprawiają cię w bliss efekt, jak jakieś cukier, słodycze, tylko ograniczanie się do takich, które są wręcz neutralne dla twoich kubków smakowych, ale wiesz, że to jest zdrowe, bo im dłużej będziesz jadł zdrowe rzeczy tylko i wyłącznie, twój organizm wtedy zacznie to lubić i zacznie ci wysyłać takie sygnały, że rzeczywiście to jest, wie, że to jest dobre dla twojego organizmu i powinieneś to jeść, dlatego będzie różnymi mechanizmami sprawiało, żebyś więcej ich jadł. I właśnie jeżeli byłeś przyzwyczajony do takich intensywnych smaków, a schodzisz z dawką soli czy cukru, to na początku będzie ci się wydawać to niedobre w smaku, ale po jakimś czasie, gdy rzeczywiście będziesz to konsekwentnie robił, nagle będziesz wiedział, że to jest zdrowe i pyszne dla ciebie. I jakby wtedy już fast foodów nie będzie. Dlatego ja nie lubię takiego podejścia, żeby łączyć, wiesz, że mieć balans w życiu, jak to się mówi, z czym ja się nie zgadzam całkowicie, ale mówi się, że stosuj zasadę 80-20, 80% rzeczy, żeby było zdrowych, nieprzetworzonych, a 20% może być zdrowych, nieprzetworzonych. No a u mnie to działa tak, że raz tylko zjem coś przetworzonego, to od razu mi się poprzeczka podwyższa, taki threshold tej dopaminy, chcę jeść więcej. Dodatkowo
przetworzona żywność sprawia, że też normalne jedzenie takie zdrowe cię mniej będzie sycić w następnych dniach i mniej ci będzie smakować. Dodatkowo będzie ci psuć sylwetkę poprzez nabicie cię wodą, retencja wody się w organizmie robi przez taką ilość soli, wyglądasz gorzej, wydaje ci się, że przytyłeś. Gdy przytyłeś, a gdy to nie jest twoim celem, no to wchodzi ci to na umysł, który ci będzie podpowiadał: oh shit, robię coś źle, przytyłem, mimo że się staram, odchudzam się, przez tak duży okres już jestem na tej redukcji, wyniszczam swój organizm, bo redukcja zawsze jest tak jakby takim emergency modem organizmu, w którym organizm myśli, że jest zagrożenie życia i teraz się ulałem. I co wtedy osoba z zaburzeniami odżywiania pod kątem kompulsywnego podjadania shit robi? No, robi oczywiście to, że skoro jest mi tak źle, to muszę poprawić swój humor. Jak najlepiej poprawić swój humor? Co mam tutaj? Jedzenie, no tak. Bo przecież jedzenie czegokolwiek może mnie jakby wyprowadzić z tej rzeczywistości. Sprawi, że ucieknę od rzeczywistości, w której jestem smutny, myślę o tym, że przytyłem. Dlatego przytyję jeszcze bardziej, ale dopiero jutro, kiedy pójdę spać. Dlatego, że teraz, że. I marda mi się cieszy, dopóki się jedzenie nie skończy. Jedzenie się skończy, no to... No Boże, co ja zrobiłem? Strzelę sobie w łeb jutro. Nie. Nie mogę być żyć jutrze. Idę po coś jeszcze. Przecież tyle kalorii już zjadłem, to muszę wykorzystać to, że skoro już tak przekroczyłem te makrosy, to i tak mogę sobie podejść więcej, bo przecież organizm tych 30% nie przyswoi. I jazda, lecimy. Chipsiki, ciasteczka, kanapki z nutellą, kanapki z masą orzechowym. Połączmy obydwa jeszcze jakoś cukrem. Posypmy. O, może jakieś lodziki mam w lodówce. Zobaczmy. O, pyszne, pyszne. Jemy sobie. O, dobra, mało mi. Już nic mi nie smakuje, nie czuję apetytu przez to, że mój organizm daje mi sygnały, że gościu przesadził. Calm down, bo źle to się na twoje zdrowie odbija. Nic mi nie smakuje. Mam z tyłu głowy myśli cały czas, że odjebałem jakąś manianę i zepsułem swoją sylwetkę. Musimy iść po coś do sklepu, co ma jeszcze intensywniejszy smak, jeszcze bardziej lepsze połączenia smakowe, bo jakby umysł najbardziej reaguje na coś, że coś jest dobre, najbardziej smakuje to naszemu ludzkiemu mózgowi w chwili, gdy mamy połączenie tłuszczu z cukrem. I to są zazwyczaj w produkcji jakichś przetworzonych rzeczy bardzo tanie składniki, których oni napychają bardzo dużo do tych pożywień, aby nas bardziej uzależnić, bo cukier jest bardzo tani w produkcji, a tłuszcz, restauracje czy jakby producenci takich żywności sklepowych, oni bardzo łatwo mogą ten tłuszcz przerzucić poprzez dodanie bardzo dużej ilości jakiegoś oleju czy jakiegoś masła, gdzie to jest niewyczuwalne jakby praktycznie w smaku, a kalorie zwiększa diametralnie. No w smaku, dobra, jest wyczuwalne, gdy właśnie połączy to z cukrem, bo jakby połączenie tłuszczu z cukrem daje nam takie strasznie uzależniające doznania. Cukier sam w sobie uzależnia, nawet jedna jednostka cukru uzależnia, a gdy połączysz to z cukrem, no to rzeczywiście dochodzi do takiej synergii, która sprawia, że nie możesz przestać jeść. I ja mam ten problem właśnie. Za każdym jednym razem jestem w dobrym stanie psychicznym, nie ma w ogóle przetworzonego jedzenia w mojej diecie. Jakby jem tylko i wyłącznie takie rzeczy naturalne, które zawierają bardzo duże ilości bogate w mikro i makroelementy warzyw. Jakieś robię sobie sałatki, chude mięso jem, jakiś kurczak, jakieś bardzo dużo jem serków wiejskich czy twarogów. Ogólnie na biało jest dużo w mojej diecie od zawsze, bo właśnie ma dużo tego białka, jest nawet tani i w sumie go lubię. Jakieś owsianki czasem sobie zjem, dużo właśnie tych owoców i... To, co dostanę na obiad. Na obiad zazwyczaj jednak zostaje zdrową rzecz, co nie jakichś przetworzonych nie jadam, tylko rzeczywiście taki homemade. No i wtedy wszystko jest git. Jakby mając taką dietę, rzeczywiście ja się czuję super. Po kilku dniach czy tygodniach już całkowicie mija mi taka chcica na to przetworzone jedzenie, na te fast foody. No, a gdy na weekend postanowię, że jadę do dziewczyny, to może sobie zjemy jakiegoś fast fooda, może pójdziemy do KFC, może sobie pizzkę zamówimy. Jaka dobra pizzka, odkryliśmy tutaj, ale trzeba wytestować wszystkie smaki. A jak już tu przyjdźmy, to może jeszcze coś innego zamówmy. No przecież i tak, skoro zepsułem swoją dietę na jeden dzień, no to co z tego? No
może jeszcze sobie drinka wypiję do tego. O, weszło mi od razu napojenie alkoholowe i w głowie mam, że no dobra, a teraz to już mi nic nie obchodzi, cieszmy się chwilą i trzeba zamówić coś jeszcze i może jeszcze więcej alkoholu i potem tarararara, można rzeć do odciny. Budzę się rano z bólem brzucha, jeszcze po nieudolnej próbie wyżygania się dzień wcześniej, bo mam jakąś pseudobulimię, nigdy nie zdiagnozowaną, ale zawsze jak się narzę do tego poziomu, to staram się zeżygać, co mi nigdy nie wychodzi, bo mój organizm z jakiegoś powodu nigdy się nie może zeżygać, co by nie zrobił, co by nie wypił, co by nie zjadł i ile palców by do mordy nie wepchał. No i czuję się obrzydzony, napuchnięty po takim binge eatingu, jak ostatnio przez dwa albo trzy kolejne dni bolały mnie mięśnie brzucha, tak jakbym miał zakwasy od tego, że one się rozepchały. Nie wiem jak to działa, ale no niesamowita sprawa. I dodatkowo gdy jem na noc, to właśnie opóźniam swój ten rytm okołodobowy związany z jedzeniem, jakby nie trzymam się swojego IF-a i organizm wtedy wchodzi w taki emergency, że nie wie dlaczego ja o tej godzinie spożywam pokarm i jest niezadowolony, dlatego musi wszystkie swoje procesy regeneracyjne wstrzymać na rzecz tego, żeby strawić ten pokarm, który się pojawił w momencie, gdy nie powinno go być według twojego jakby harmonogramu, według twojego zegaru w ciele. No i same negatywne korzyści z tym mam. Jakby moja dziewczyna też ma zaburzenia odżywienia, co ciekawe, ale ona ma totalnie w drugą stronę, bo ona się boi jedzenia i zmusza się do jedzenia za każdym razem. Jakby naturalnie jej sylwetka to taka sylwetka wręcz anoreksyczki, takiego kościotrupa, gdzie u mnie naturalną sylwetką jest sylwetka grubasa. Jakby no, wyniosłem to ze swojego dzieciństwa, gdzie moja matka, w sumie każdy w mojej rodzinie jest tłusty, i dorosłych, i dzieci. I moja matka nie widzi, że to poniekąd przez to, jakie ona nawyki żywieniowe wprowadziła w tym domu. Że jakby smażenie jakiegokolwiek mięsa jest na zupie z oleju, porcje są, no jak masz talerz, albo jak masz miskę, no to totalnie taka góra tego jest i jakby jedno na drugim dawana po 1000 kalorii per mil. Jak jest spaghetti, to zawsze liczyłem, że z 900 kalorii to ma, się dziwiłem, dlaczego to mnie napycha najbardziej ze wszystkich rzeczy, bo jakby największy indeks sytości ma ziemniak. Jeżeli dobrze pamiętam, top 2 jest chyba jabłko, ale tego nie jestem pewny. Na pewno ziemniak najwyżej. A nigdy dania z ziemniaka mnie aż tak nie syciły, jak właśnie z makaronem, najczęściej spaghetti. Ale okazało się, co ostatnio odkryłem po swojej wadze, że to nie tak, że to miało 900 kalorii, bo u nas zazwyczaj obiady oscylują w granicach 850-900, tylko no ona mieściła tam z 1200 albo 1300 tych kalorii. Ja liczyłem, jako to tamto było i dlatego mnie to tak napychało. No ale właśnie moja dziewczyna się boi tego jedzenia i dla niej to jest niesamowite, że ja jestem w stanie tyle zjeść i jeszcze z taką przyjemnością na mordzie i zawsze ona zostawia coś na talerzu, a ja za nią zjem, będąc z tym złym, że przekroczę kalorie i potem znowu się obwiniam, gdzie ona potem się obwinia, że zjadła za mało i to jest, to tak niszczy życie, w sensie osoby, które nie mają żadnego eating disorder, nie są świadome, jak to oddziaływuje na psychikę człowieka, w sensie to jest moje marzenie, żebym ja tego nie miał. W sensie, mimo że kocham jedzenie, jakby uważam, to jest takie moje ograniczające przekonanie troszeczkę, ale nic mi nie daje w życiu tyle szczęścia, co jedzenie. Mimo że jakby często próbowałem się przeprogramować na tej zasadzie, że jem rzeczywiście jak bardzo małe porcje, jak buddysta, jak mnich i jem naturalną żywność, która mnie jakoś bardzo nie cieszy, to I staram się właśnie wtedy swoją uwagę, swoje skupienie rozciągać na rzeczy takie zewnętrzne poza tym jedzeniem, jakby wiesz, na produktywność swoją, na docenianie świata i robienie coś ze sobą, to czasem się to udaje, ale z jakiegoś powodu to jest jak uzależnienie i zawsze to do mnie wraca, zawsze jest jakiś epizod, który mi coś zniszczy w życiu i ja się ratuję jedzeniem albo używkami i tak tego nienawidzę, w sensie dążę cały czas do tego, żeby być taką ostateczną maszyną, która nigdy się nie da namówić, która będzie tylko i wyłącznie brnęła do celu, ale że nauczyłem się też, o czym też mówiłem w kilku ostatnich odcinkach o realistycznej podróży samorozwoju na przykład, że właśnie te wszystkie relapsy, te takie potknięcia się w twojej drodze jakby progresu, to jest właśnie część tego progresu i rzeczywiście jakby najważniejsze jest to, żeby nauczyć się jak najszybciej wracać na te właściwe tory, a nie niszczyć się coraz bardziej, bo ja właśnie swoją drogą, to też nie wspomniałem, dwa dni z rzędu podjadłem i mam też taki głupi mechanizm w głowie, bo jakby jak jesteś na
redukcji, odchudzasz się i masz rzeczywiście rozregulowane hormony grelina i leptyna związane z apetytem, jakby głodem i nasyceniem, to powinno się zaraz na jakiś czas robić diet breaki, czyli feedy, czyli takie jakby utrzymanie wagi na ileś dni, ile tam sobie zaplanujesz, ja zazwyczaj na 2 tygodnie robię, a nie ma sensu właśnie robić jednodniowego takiego binge eatingu, nawet jeżeli chciałbyś z tego osiągnąć tylko regulację tych hormonów, dlatego, bo binge eating robiony przez w ciągu 24 godzin nie wpłynie ci na te hormony, jakby sprawi, że na drugi dzień będzie ci chciało bardzo mało jeść, jak nie w ogóle, ale jakby long term twój apetyt się nie zmieni, a jeżeli zrobisz tego refida przez co najmniej 2 dni, 48 godzin, to wtedy to właśnie już ci ten apetyt jakby usprawni na twoją korzyść. No i dlatego ja zawsze mam też takie głupie przekonanie w głowie, że jak się narzy jak świnia tłusta beka tłuszczu, to wtedy na drugi dzień też to muszę zrobić, albo chociaż utrzymanie wagi, bo nie ma co odchudzać się od razu, chociaż wykorzystajmy to, żeby ten apetyt unormować. I niby ma to sens, ale kończy się tak, że drugi dzień znowu zamiast utrzymać wagi, to ja lecę w binge eating. Poza tym jakby to jedzenie się jeszcze nie strawiło w ciągu tej nocy, więc z połowę dziennych kalorii już musiałbym odjąć zapewne, bo jeszcze to jakby jest wpakowane do mnie i jakby przetrawi mi się to dzisiaj, więc wchodząc na utrzymanie wagi znowu, utyje się totalnie bardziej. No i wprowadzam się zawsze w taki efekt jojo zaburzenia odżywiania, że zawsze jak doprowadzam się do momentu, gdzie jestem bardzo dumny ze swojej sylwetki, tak jak miałem teraz, bo uważam, że byłem, no nie wiem czy nie najbardziej docięty w całym swoim życiu, gdzie wydawało mi się, że kiedyś w swoich chłopskich czasach byłem najbardziej docięty, ale to nie tak, ja jakby miałem mniejszą masę po prostu i ważyłem dużo mniej. A przez niewysypianie się i przez mój tryb życia i przez pandemię, która mi zamknęła siłownię, przez całe treningi w domu, jakby byłem po prostu no taki tyci malusieńki. Teraz jestem kawał chłopa, nie? Widzisz? A wtedy w ogóle nie byłem. No, ale doprowadziłem się do takiego idealnego momentu mojej sylwetki i jak zwykle jebu dup i po obtokach. I zaczynamy od nowa. I potem głodzenie się, wpadam w zaburzenia odżywiania, nie jem nic całymi dniami, bo chcę jak najszybciej wrócić do tej wagi. I też motywuje mnie poniekąd YouTube, bo no, nawet to mi tak zepsuło produktywność, że czaisz to, że przez to, że znajomi mnie namówili na to wyjście, a ja na drugi dzień, bo to była niedziela, miałem pracę. I że już było późno i że miałem obudzić się z kacem, no to myślałem, czy nie wziąć jakiegoś jednodniowego urlopu na żądanie. No, finalnie nie wziąłem, bo zostałem namówiony na L4. No to, że wyjątkowo udało mi się na teleporadę dodzwonić, no to dostałem jakąś rozmowę, z której lekarzowi powiedziałem, co mi się dzieje, no wymyślałem, ale później powiedziałem, że no, dlatego jakieś takie krótkie L4 i myślałem właśnie o jednym czy dwóch dniach. No i on zapytał, to ile tego L4? Do końca tygodnia? A ja tak odruchowo powiedziałem, że tak, bo miałem z tyłu głowy, że jakby zarządzam teraz czasem tak, że jakby każda godzina jest warta 100 zł czasu, więc będę mógł być tak produktywny przez cały tydzień, mimo że nie tak dawno temu miałem L4 i właśnie było mi głupio, bo w tym miesiącu miałem bardzo dobry wynik w pracy, więc mogłem mieć dużą premię, a ja poszedłem na L4 i tak trochę przykro. Przykro szczególnie dlatego, że zamiast ten czas wykorzystać produktywnie tak jak chciałem, to miałem takiego kaca, bo jakby kac trwa tak naprawdę nie tylko jeden dzień, tak się myśli. Jeden dzień są takie bardziej fizyczne objawy jak ból łba, brzucha, jakoś suchość w gardle, a przez to jeszcze 2 następne dni, jak nie 3, masz właśnie taki brain fog, gdzie ciężko ci się skupić na produktywności, na twoich działaniach jakichś fajnych. No i przez jakieś 2-3 tygodnie jest obniżony humor. Ja to zdecydowanie wyczuwam ten obniżony humor, bo przez tę dopaminkę, która się podbiła przez alkohol wysoko, to teraz jest taka zwała poniżej baseline'u. Plus ja to jeszcze połączyłem z czymś, co mi daje najwięcej przyjemności, czyli żarciem. I łącząc kilka źródeł i jeszcze oglądając w tym czasie jakieś filmiki, połączyłem 3 źródła dopaminy, jeszcze ze szluczki popalałem, no to 4 nawet, no i potem taka jest zwała straszna, że jakby nic mi się nie chce. I to L4 wykorzystałem bardzo źle, bo jakby dopiero od poniedziałku jestem na L4, jest czwartek. Praktycznie nic nie robiłem przez te dni. Tylko się załamywałem, bo jakby przeczytałem trochę książki. W sensie nie wiem, z godzinę, półtora godziny dziennie książek byłem w stanie przeczytać. A reszta się opierdalałem. No poćwiczyłem coś na siłowni, a tak to się nie dało. Więc jakby wziąłem to L4, zarobię dużo mniej
i finalnie nie robiłem nic. Na YouTube'a się wstydziłem nagrywać, bo jedno, że mi się nie chciało przez to, gdzie było to moje hobby straszne, jest do tej pory, ale jak właśnie miałem baseline dopaminy tak nisko, no to mi się totalnie nie chciało nagrywać. I dodatkowo wstydziłem się też mojej mordy, której się wstydzę w dalszym ciągu, że jest taka gruba, a w ostatnich odcinkach już byłem taki chudziutki, elegancki. No ale nic, muszę wracać do życia. Od dzisiaj znowu myślę, że mi się uda wejść na dopaminowy detoks. Te pierwsze dni są najgorsze, dlatego jeżeli ktoś by chciał to zrobić ze mną, no to powodzonka, bo zamierzam każdy dzień od teraz wykorzystać na 100% w kierunku realizacji mojego celu. Wprowadzam się w stan flow, znowu tryb samolotowy i lecimy z produktywnością. Myślę, że zacznę nagrywać już na YouTube z powrotem regularnie. Dlatego dzisiaj troszeczkę smutów ci powiedziałem, ale mam nadzieję, że wyniesiesz z tego jakąś wartość, ponieważ chciałbym ci tutaj przedstawić, jak wygląda świat z perspektywy człowieka, który ma problem z zaburzeniami odżywiania od zawsze. I jakby mógłbym o tym nie mówić, bo wiadomo, robię się teraz takiego mentora, lidera i mówiąc wam, jak powinniście się zachowywać, i teraz jakby hipokryzja z mojej strony, bo tu jakiś alkohol, tu jakieś szlugi, binge eating znowu i rozleniwianie się, no ale sorry, wolę być autentyczny, bo wiem, że każdego spotykają te relapse i nie zamierzam udawać, że jestem above everyone i udaje mi się cały czas iść po prostej linii do celu. No nie, no. Linia sukcesu to zawsze parabola, zawsze będą wzloty i upadki, ale w tych wzlotach i upadkach ciągle będziesz szedł jakby coraz wyżej, jeżeli podporządkujesz swoje życie w kierunku rozwoju i realizacji celów. Jeżeli chciałbyś skontaktować się ze mną w celu wykupienia coachingu, w którym nauczę cię wszystkiego, czego dowiedziałem się przez lata swojego samorozwoju, napisz do mnie na maila podanego w opisie tego filmu. I widzimy się za kilka dni. Na razie.